Ciao a tutti, Paulina Więzik, kanał Italiano. Witam Cię w kolejnym odcinku ekspresowego kursu języka włoskiego od zera. W tym odcinku, tak jak już obiecałam poprzednio, powiemy trochę o przymiotnikach własności po włosku, o ich formach, a także o ich nietypowym użyciu z członkami rodziny. To oznacza, że będzie troszeczkę gramatyki dzisiaj. Zapraszam. Moi drodzy, przymiotniki własności, tak je nazywamy po włosku aggettivi possessivi, mają formy dosyć przyjemne, bo są formami przymiotnika. Zobaczmy je, jak one się odmieniają. Mamy, uwaga, mój, twój, jego, jej, nasz, wasz i ich. Mio, mia, miei, mie. Mio, mia, miei, mie. I analogicznie. Tuo, tua, tuoi, tue. Suo, sua, suoi, sue. I uwaga, suo, sua to nie jest swój. Suo, sua, uwaga, to jest przede wszystkim jego, jej. Nie zawsze suo, sua może oznaczać swój, bo nie powiemy dzieci mają swoje pokoje i bambini hanno le sue camere. Tak nie, uwaga, le loro camere. Więc uwaga, nie róbcie tutaj kaleczki. Zwykle suo, sua znaczy jego, jej i dopasowuje się oczywiście do przedmiotu, który posiadamy, a nie do tego, czy to dziewczyna, czy chłopak jest właścicielem. Czyli sua znaczy i jego, i jej, la sua macchina, to będzie i jego, i jej samochód. Wracamy do tabelki. Nasz, nostro, nostra, nostry, nostre, wasz, wasza, wasi i tak dalej, vostro, vostra, vostri, vostre. No i uwaga, to magiczne ich, które po włosku znaczy, które po włosku tłumaczymy jako loro. I zobaczcie, po polsku ono się nie odmienia, bo to jest ich samochód, ich lalka, ich książka. I po włosku też się nie odmienia. Mamy loro, 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 loro. Czyli jak chcemy powiedzieć na przykład, to jest mój samochód. Questa è la mia macchina. To są twoje dzieci. Są twoje dzieci. Super. Tak z zaskoczenia bierzemy faceta. Questi sono i tuoi bambini. To są ich pokoje. Queste sono le loro camere. To jest wasz hotel. Questo è il vostro albergo. Czyli uwaga, ten przymiotnik dopasowuje się do tego, co jest w posiadaniu, prawda? A nie do osoby, która posiada tutaj. Zwróćcie uwagę na to. Być może to jest logiczne, jasne, ale wolę to podkreślić. I teraz, moi drodzy, co się z tymi przymiotnikami własności dzieje, kiedy w grę wchodzi rodzina, członkowie rodziny? No bo ogólnie przymiotniki własności określają coś konkretnego, co jest nasze i zazwyczaj będą miały rodzajnik określony, czyli la mia macchina, la mia camera, la tua videocamera, i suoi giocattoli, jego zabawki i tak dalej. Są określone, więc mają rodzajnik określony. Natomiast z członkami rodziny to już tak kolorowo nie jest, ponieważ, uwaga, w liczbie pojedynczej nie będziemy używać rodzajnika, to znaczy będziemy mówić mia madre, tuo padre, vostra sorella, nostra nonna, bez rodzajnika. Chyba że, i tutaj uwaga, chyba że, to jest w ogóle ta zasada, moi drodzy, to jest jakieś szaleństwo. Ja się z tego tak strasznie zawsze śmieję, jak tłumaczę uczniom, bo to wygląda tak, jakby sobie jakiś taki, wiecie, pijany gramatyk wymyślił, że o, będzie tak. I w zasadzie to nie wiadomo, z czego to wynika, że tak jest. Znaczy, wiadomo, no wynika z użycia, z tego, że po prostu na przykład mówi mia madre, to pojęcie, ten termin jest tak używany, że gdzieś tam w drodze ewolucji ten rodzajnik zaniknął. No ale posłuchajcie, w liczbie pojedynczej nie, ale już w liczbie mnogiej tak, rodzajnik jest. Czyli powiemy imię i bambini, le vostre cugine, wasze kuzynki, i tuoi fratelli, twoi bracia. Czyli już rodzajnik będzie w liczbie mnogiej. Uwaga, będzie też rodzajnik z loro. A to dlatego prawdopodobnie, że loro się nie odmienia, więc po przymiotniku nie wiemy, że na przykład nipote jest żeński czy męski, więc mówimy la loro nipote, ich siostrzenica na przykład, albo wnuczka. I loro nipoti. Z loro zawsze rodzajnik będzie, nieważne czy w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej. Rodzajnik będzie też zawsze, jak będziemy zdrabniać lub zgrubiać, czyli powiemy na przykład sorellina, la mia sorellina, moja siostrzyczka, albo doprecyzujemy, la mia zia di Milano, moja ciocia z Mediolanu, czyli albo zdrobnienie, zgrubienie, albo doprecyzowanie.
Niektóre gramatyki podają też, że z mamma i papa będzie rodzajnik, bo to są zdrobnienia, czyli la mia mamma i mio papa, ale tutaj użycie jasno pokazuje, że Włosi już tak bardzo zasymilowali to mamma jako właśnie nie zdrobnienie, a zwykłe po prostu określenie mama, albo nie mówią do swoich mam per matko, tylko mamo, że tutaj jest już troszeczkę większa dowolność. No to tak, to tak wygląda. Moi drodzy, małe ćwiczonko na mojej stronie www.italiolo.pl. Poćwiczcie formy przymiotników własności, no i poćwiczcie użycie rodzajnika z przymiotnikami własności i z członkami rodziny. A jeśli Was interesuje bardziej temat rodzajnika, to gorąco Was zachęcam do mojej lekcji, którą można kupić na www.italiolo.pl, lekcji premium, o użyciu rodzajnika. Jest tam mnóstwo bogatych ćwiczeń i duży, taki no dość długi wykład, kilkudziesięciominutowy o użyciu rodzajnika. I to jest rzecz kluczowa, jeżeli macie problemy właśnie z użyciem rodzajnika określonego lub nie, oraz jeżeli macie problemy z przyimkami, prepozycjami articolate, z tymi przyimkami złożonymi, bo to jedna rzecz użyć przyimka, a druga rzecz wiedzieć, czy użyć prostego, czy złożonego. Więc jeżeli z tym macie kłopoty, to polecam Wam moje lekcje, zarówno tą o przyimkach, ale przede wszystkim tą o rodzajniku określonym i nie wraz z ćwiczeniami. I jest tam też taki fajny PDF do wydrukowania na Wasze notatki, więc polecam.